Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni mieszkańcy Bełchatowa, drodzy goście, panie przewodniczący, nowo wybrani radni, panie i panowie. Stoję dziś przed wami jako nowo wybrany prezydent, pełen wdzięczności, pokory, ale i determinacji, aby sprostać wyzwaniom, które przed nami wszystkimi stoją. To dla mnie ogromny zaszczyt i odpowiedzialność służyć wam wszystkim i prowadzić nasze miasto, które ma tak bogatą i ważną historię. Historię pełną transformacji i wzrostu. Od małej, rolniczej społeczności do miasta, które stało się sercem polskiego przemysłu górniczo-energetycznego. Ta transformacja jest symbolem naszej lokalnej siły, wytrwałości i zdolności do wykorzystywania okazji, jaką dała nam w tym przypadku Matka Natura. Dziedzictwo mieszkańców Bełchatowa przypomina nam, że fundamentem naszej społeczności była zawsze ciężka praca, solidarność i wspólne dążenie do lepszego jutra. Nasza przyszłość, nasza przeszłość uczy nas, że żadne wyzwanie nie jest zbyt wielkie, kiedy wspólnie podejmujemy wysiłek. Dziś stoją przed nami nowe wyzwania. Wygaszanie przemysłu górniczo-energetycznego, depopulacja i rosnące koszty życia. Musimy wznieść się na wyżyny naszych możliwości, aby nadal rozwijać nasze miasto i zapewnić dobrobyt wszystkim jego mieszkańcom. Musimy znaleźć nowe sposoby na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwijać infrastrukturę, a tak naprawdę napisać nowy rozdział dla miasta Bełchatowa, który przetrwa i który będzie drogowskazem dla przyszłych pokoleń. Musimy także zmierzyć się z wyzwaniami społecznymi. Musimy zbudować wspólnotę, zintegrować społeczeństwo i rozpocząć współpracę ponad wszelkimi podziałami. Dziś być może nie udało się tego osiągnąć, ale wierzę, że w niedalekiej przyszłości uda nam się to osiągnąć. Każdy nabierze troszeczkę kroków w tył i wspólnie będziemy działać dla miasta Bełchatowa. Jako prezydent zobowiązuję się do budowania mostów, a nie murów. Naszym wspólnym celem musi być stworzenie silnej, zintegrowanej wspólnoty, która potrafi razem pracować na rzecz przyszłości naszego miasta. To czas, aby odrzucić stare i skostniałe podziały. Musimy skupić się na tym, co możemy razem osiągnąć. Korzystając z okazji, pragnę wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim, którzy mi zaufali, oddając swój głos. Komunikat jest jeden. Nie zawiodę was. Dziękuję również wszystkim moim konkurentom za uczciwą rywalizację i za ich zobowiązanie do pracy na rzecz wspólnego domu, jakim jest Bełchatów. Dziękuję mojej rodzinie, mojej szanownej żonie obecnej, przyjaciołom i wszystkim współpracownikom z Komitetu Wyborczego Wyborców Bełchatowianie, którzy wspierali mnie przez całą kampanię. Wasza praca, energia i zaangażowanie są dla mnie osobiście jednym z największych źródeł siły. Na koniec chcę zaapelować do każdego mieszkańca Bełchatowa. Bądźcie aktywni, tak po prostu. Angażujcie się w życie naszej lokalnej społeczności. Wyrażajcie i wdrażajcie swoje opinie i pomysły. Tylko razem, jako zjednoczone miasto, możemy pokonać wyzwania, które przed nami stoją, i zbudować przyszłość, która będzie jasna i pełna możliwości dla nas wszystkich. Obiecuję, że każdego dnia mojej kadencji będę pracował z całą siłą i sercem, aby Bełchatów stał się jeszcze lepszym miejscem dla nas wszystkich. W naszej bełchatowskiej sztafecie pokoleń przyszło nam obecnie przebiec etap kluczowy dla przyszłości miasta. Nie tylko musimy sprostać oczekiwaniom starszym kolegom, ale także zbudować solidne fundamenty, aby z dumą pokazać miasto
przyszłym pokoleniom jako dobre miejsce do życia, miasto, z którego przyszłe pokolenia będą po prostu dumne. Życzę nam wszystkim, abyśmy z honorami wykonali to trudne zadanie. Bardzo dziękuję za uwagę.